Proszę Was o chwilę uwagi. Drodzy moi przyjaciele, jesteśmy tutaj, aby ogłosić Wam prostą Ewangelię. Ewangelię, która od tysięcy lat ratuje ludzi od piekła. Ja i moi przyjaciele osobiście poznaliśmy Jezusa. Nie mogę dalej. Bo chcę Pani głosić Ewangelię. Przyjaciele, chcę Wam powiedzieć o prostocie. Chcę Wam powiedzieć prawdę o tym, że nie dacie rady sobie zasłużyć na cokolwiek u Boga, cokolwiek wyprosić. To jest hipokryzja, jeżeli uważacie, że raz pójdziecie do kościoła i wszystko jest tacy. To jest hipokryzja, że uważacie, że odmówicie raz różaniec albo pójdziecie do spowiedzi przed świętami i będzie wszystko okej. Chcę Wam powiedzieć, co jest jedyną i prawidłową reakcją. Jedyną i prawidłową reakcją jest pojednanie się z Jezusem. Pojednać się z Jezusem jest bardzo prosto. Przez akt decyzji. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i umarł za grzechy każdego człowieka. Abyś Ty, kiedy tylko to przyjmiesz, mógł być wolny i zbawiony. To jest proste. To jest proste. Ja w 2015 roku zawołałam osobiście do Jezusa i powiedziałam, że jeśli jest, to chciałabym, żeby On zmienił moje życie. Ja wtedy uwierzyłam, że Jezus przyszedł na tą ziemię. Umarł i zmartwychwstał. Po trzech dniach wstał z martwych. I ustanowiłam go swoim Panem i Zbawicielem. I od tego momentu zostałam zbawiona. I ja zrozumiałam, że to nie chodzi o żaden system religii. Że to nie chodzi o to, co musimy robić, a czego nie. Nakazy i zakazy. To jest wszystko puste. Bóg widzi Twoje serce. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg nie jest jak drugi człowiek. On patrzy na Twoje serce. Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, to powiedział, jeśli pragniecie, to przyjdźcie. Jeśli dziś pragniesz, to przyjdź do Jezusa. W prostocie serca zawołaj do Niego, że jeśli On w ogóle jest, to niech Ci się objawi, że Ty wierzysz w to, że On naprawdę umarł za Twoje grzechy. I kiedy Ty to przyjmiesz, to możesz być wolny i możesz być zdjęty z tej winy, która Ciebie obciąża ze względu na grzech. Słowo Boże wyraźnie mówi, że karą za grzech jest śmierć. A wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Więc przyjacielu, naturalnie jesteś skazany na piekło. Ale Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzisiaj postanów w swoim sercu i uwierz prawdziwie w Syna. W tego Jezusa, który dał się ukiczować za Ciebie. Za tego Jezusa, który spłacił karę i poniósł winę za Twój grzech. Każdy musi się spotkać osobiście z Jezusem, aby być zbawionym. Zawołaj do Jezusa, a będziesz żył na wieczność.